Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Jarkowy. W dzisiejszym odcinku porajdujemy sobie trochę z Kyogre. Myślę, że takie dwa rajdziki sobie strzelimy w poszukiwaniu shiny. Właśnie idziemy w tym kierunku, jak widzicie, za półtorej minuty się odpali. Tam już czekają ludzie i myślę, że spokojnie sobie damy radę. No dobra, to co, widzimy się już na rajdzie, a ja idę dalej. No dobra, już jesteśmy na rajdzie, jest to 10 sekund, jak widzicie 20 osób jest grających w ogóle w tym rajdzie, także będzie spoko. Powinno bardzo szybko pójść i sprawnie, miejmy nadzieję, że jest shiny, mamy gym control, wszystko powinno być ok, dużo boli. Dobra, lecimy. Ta walka już... Zaczynamy. No tak, schodzi bardzo fajnie. Nawet nie wiem czy mi starczy, przepraszam, nie wiem czy jednym Pokemonem tego nie załatwimy w naszym przypadku. No niestety, chyba jednak padnie nam jeden. Już nawet się nie starałem za bardzo wybierać jakiegokolwiek deka do tego. Dobra, mamy sobie jeszcze egzekutora, także też nie jest źle, on dobry. O, nie znosi często dużo tych ataków od Kyogre. Widzicie, tam jakiś atak elektryczny, czyli Thunderbolt albo coś w tym stylu. Zaraz zobaczymy. No i po sprawie nawet nie trwało to minuty. Dobra, zobaczymy, czy będzie shiny, czy nie. Jak coś, to do skutku. Jeszcze mamy drugi rajd, też również w parku. 7 malinek złotych. Całkiem fajnie. 10 tysięcy expa, co daje, co bardziej mnie interesuje. Oprócz jeszcze, no, jak widzicie, niebieski team miał najwięcej damage'u. No niestety jest to zwykły Kyogre. O, nie tą malinkę, przyzwyczajenie złapania. Zobaczymy, ogólnie z wszystkich rajdów, które wykonałem na Kyogre, złapałem, a ich wykonałem chyba z 5 albo 6, albo 7? 7 chyba. To złapałem tylko 3 i to jeszcze też nie wyszło tak jak trzeba. Niestety znowu się uchronił, a miało być na excellent, jak zwykle jeździ. No, szybko wychodzi, także jak widzicie, raczej wątpię, żebyśmy go dzisiaj złapali. Nawet nie będę podkręcał, bo no, jakieś zadanie przy okazji na nim wykonamy. No, no, zawsze po jednym ruchu w tym. No, widzicie, no. To jest właśnie to. Excellent. Zobaczymy. O, proszę bardzo, właśnie siadł ładnie. 2300. Nie jest to jakiś tam specjalny okaz. Ale jak widzicie, jest nasz Kyogre. Zaraz sobie sprawdzimy. Chociaż są strong. Dobra, zostawiamy go i lecimy dalej. Jak coś. Idziemy na następny rajd, myślę, że pod za chwilę się rozpocznie, około 20 godziny, tam już będzie dosyć dużo ludzi, także do zobaczenia za chwilę. No, już jesteśmy na drugim rajdzie, właśnie wszedłem sobie, minęliśmy ten czas oczekiwania wyboru i lecimy powoli, miejmy nadzieję, że tym razem trafi nam się Kyogre. Kyogre nam się trafi, ale czy shiny? Lecimy, tutaj 15-16 osób, to mniej troszkę niż poprzednio. Ale już widzę, że z hydropompą, z tego co widziałem, atak. Także będzie, nie będzie tak łatwo. Trochę Pokemonów nam zejdzie. Czy ja widziałem, nie zauważyłem ataku. Znowu, zasłonięty. Uważać, żeby ludzie nie porozjeżdżali mnie. Dobra. Ale też szybciutko nam poszedł. Może troszeczkę dłużej to trwało niż wcześniej. Zobaczymy. Dzisiaj tak ciepło mamy w Koszalinie, 31 stopni. Dlatego dopiero teraz jakoś tak wyszedłem na powierzchnię z domu. Jutro ma być jeszcze gorzej, także, a jutro jest właśnie ten
No właśnie są Kyogre na wszystkich, na wszystkich rajdach, na wszystkich gymach. Jest ten Tower Event, czy jakoś tak to się nazywa. Także w godzinkę czasu, może z 10 zdążymy zrobić sobie. Też na odcineczku, jak się wszystko uda, to sobie na odcineczku to wszystko zrobimy. Dobra, pokonany. Nic specjalnego, czego jeszcze bym nie miał. Oczywiście jak najwięcej tutaj. O, 7 boli. Także ciężki challenge. No niestety, Kyogre jest zwykły. I to jeszcze bardzo zwykły. Najgorszy do tej pory, jaki pałem. No, już myślałem, że nie dolot. Prawdopodobnie tego Kyogre nie złapiemy. Trudno. Akurat za bardzo nie ubolewam. Dopóki nie jest shiny, to nie ubolewam nad tym. No, proszę. No, wyskakuję od razu. No, tak jak w tamtym przypadku, nie mam szczęścia do nich. I następne trzy pewnie nie złapiemy. Nie, następnego trzeciego, to znaczy się po trzecim rejdzie nie złapiemy. O, a już myślałem, że siądzie. Trzy bole. Jeszcze dwa. No, szybciutko wyskoczył już od razu za pierwszym praktycznie razem. Drugi bol i ostatni będzie pewnie niecelny, znając życie, szybko rzucony. Nice. Jeżeli za szybko wyskoczy, nawet nie zdążył się przeturlać, także... No dobra, tu widzimy, że nie wyszło, jak to się mówi, za pierwszym razem nie wyszło. Za pierwszym razem wyszło, za drugim nie wyszło. Mamy jeszcze tutaj rajd o 20.40, więc myślę, że na ten rajd się skierujemy. No dobra, to widzimy się za niedługo. Jesteśmy już z powrotem na ostatnim rajdzie dzisiaj. Może standardowo uda się Kyogre shiny złapać, albo chociaż mieć. Bo jak wiecie, coś te shiny Kyogre nie chcą ze mną współpracować. Dobra, lecimy. Trochę w mniejszym składzie, 8 osób. Powinno nam się udać. Co prawda większość kont nie jest zbyt wysokim levelem. Jest z dobrymi Pokemonami. Widzę, że to tak już trochę ciężej schodzi, także ostatni najlepszy będzie. Fajniutko schodzi jakoś tam. Ale myślę, że powinniśmy sobie poradzić spokojnie. Że jak widzicie, tutaj ładnie schodzi. Co prawda myślę, że będzie na pewno rejoin. No, co tu robi Dragonite? Nieprzemyślana decyzja, trudno. Skąd on się tu wziął, nawet nie wiem. Prawdopodobnie źle dobrałem taska. Tak, źle dobrałem deka. Będzie mała niespodzianka, bo prawdopodobnie dalej są Pokemony ziemne. A nie, na szczęście jeszcze jeden elektryczny. No nie wiem, nie widzę tego. No nie pamiętam naprawdę, co wybierałem i to jest ten problem. Nie zwróciłem po prostu uwagi. Dobra, tutaj się skończyło. Jak wiecie, już jeden rejoin będę miał. O, tak jak mówiłem, Rhydon. I to przykre jest. Nie zwróciłem uwagi, że mam Rhydona. No trudno, będzie więcej Pokemonów do leczenia. Ale jest, ale bubble, jak to się mówi. No trudno. No ale nieprzyjemnie. Już słyszę te śmiechy z daleka, bo widzą, że nie mówię. Mam nadzieję, że o, tutaj będzie rejoin. Od razu coś innego dobrać. Tu na pewno nie golem. Na pewno nie golem. Co niech idzie ten, bo nie mam. Nie mam teraz jak elektryczny wybrać. Wszystkie popadały. Właśnie to jest to, że zająłem się czymś innym. Dobra, elektryczne nie, ale niech będzie. Mniejsza z tym. Dobra. I tak już jest końcówka.
No takie niestety nieplanowane jakieś zajście. Nie wiem skąd mi się wziął ten rajdon tutaj. Że po prostu w czasie, kiedy wybierałem, nie przyuważyłem, że ostatnie dwa Pokémony są ziemne. Lugia też nie jest dobrym wyborem, ale chyba przetrzyma to. No widzę, że tutaj też jest golem z elektrycznym atakiem. To znaczy coś podobnego do golema. No tam też widziałem, także nie jest źle. Nie jest źle, nie jestem odosobnionym przypadkiem, który walczy ziemnymi Pokémonami z wodnistym. Wodnistą legendą. Dobra, na szczęście nam się udało. No miejmy nadzieję, że teraz będzie to udany rajd i pojawi nam się shiny, chociaż jak wiecie, nie mam szczęścia do tego. Po 10 tysięcy expa. I no niestety zwykłe. Idę jeszcze zobaczyć do Patrycji. 8 pokeboli, no to czas łapać. Zwykłe, znaczy, czyli wszystkie zwykłe. Nie, jest shiny. Jest jeden shiny? No gratuluję. Czyli jak widzicie, no to wychodzi, że tylko ja mam pecha. I większość, 7 graczy wspaniałych, którzy z nami grają, a jedna osoba ma shiny. No i łapiemy, no trudno. W takim wypadku postaramy się złapać zwykłego. O, nie tak to miało wyglądać. Jeszcze 5 boli. Tutaj jest oczywiście w takim wypadku. Ja wybaczcie dzisiaj, jaki jest ciepły dzień, że skupić myśli ciężko i się robi różne rzeczy. Nie tak to miało być rzucone. Może chociaż na koniec odcinka siądzie nam drugi z 3 rajdów. O, niedolot. Czyli jeszcze nie będziemy kręcić tutaj. Na szczęście uciekł w takim momencie. Ale prawdopodobnie nam zwieje ostatni bol. Jeszcze pewnie przerzucę, znając życie. Na szczęście nie przerzuciłem, ale to jeżeli wyskoczy bardzo szybko. A tak to no, niestety. No jak widzicie, na 3 rajdy, które zrobiliśmy, jeden tylko złapany, trudno. Następnym, czyli odcinku, czyli jutro, prawdopodobnie będzie lepiej. No dobra, jeżeli podobał wam się materiał, wiecie co robić, czyli zostawcie lajka, jakieś subskrypcję, jeżeli chcecie oglądać więcej takich materiałów, na pewno się to dla was na pewno to zrobię. A my co, widzimy się w następnym odcinku. Cześć, czołem.